Siemanko kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu do gry Star Wars Legion na ziemniaczanym polu komisarza Seva. Dzisiaj kolejny dodatek. Jakiś czas temu zajmowaliśmy się rebelianckimi Pathfinderami z Bitwy o Scarif, czyli WOT 1. Tak i dzisiaj czas na bohatera z tegoże filmu, a mianowicie Jyn Erso Commander Expansion, czyli kolejny dodatek z dowódcą. W tym razem mamy oczywiście główną bohaterkę samego filmu, czyli Jyn Erso. I kiedy tutaj wam spakowuję cały ten oczywiście dodatek, jestem trochę zaskoczony. Zakładałem mimo wszystko, że na początku, kiedy powiedziano nam, że będziemy mieli Jyn Erso w grze, będzie ona działała jako operatyw. Zastanawiałem się nawet, czy może nie będzie zamiast niej Cassiana, ale z tego co widać, po prostu twórcy postanowili, Fantasy Flight Game postanowiło dać nam Jyn Erso jako dowódczynię oddziałów rebelianckich. Tak więc rozpakowujemy. Zobaczmy, co mamy tutaj. Oczywiście pakiet kart, z tym się zaraz będziemy zajmować. Sama figurka Jyn, podstawka oraz oczywiście instrukcja. Tak więc pudełeczko już jest puste, można odłożyć na bok. Jeżeli chodzi o instrukcję, instrukcja standardowo składa się z listy komponentów, lista komponentów, jakie mamy, jak i również wszelkie informacje dodatkowe z tyłu, przepraszam, z tyłu instrukcji, po prostu jakie tam umiejętności specjalne i tak dalej. Specyficzna instrukcja, ponieważ mamy płaszczyk Jyn, więc trzeba go odpowiednio zainstalować, ale to jest jakby najmniej ważne. Ważna jest oczywiście figurka. Figurka Jyn, która prezentuje się całkiem dynamicznie, całkiem ładnie, z tonfą w jednej ręce, z blasterem w drugiej ręce i oczywiście z płaszczykiem. Mamy osobno, z tego co tutaj widzę, mamy osobno główkę, mamy osobno dwa jakby elementy płaszcza. Do jej ciała mamy oczywiście samo jej ciało i obie rączki. I patrząc teraz na detale, to naprawdę jest lepsza jakość. Teraz, kiedy maluję, powiedzmy, rebeliancką piechotę z podstawki, czy też powiedzmy z pierwszego dodatku, to naprawdę, naprawdę oni są mniej szczegółowi niż te obecne figurki. No i Jyn prezentuje się naprawdę ślicznie, ładnie. Będzie to wyzwanie, żeby to pomalować, biorąc pod uwagę ilość elementów i jakby kolorystykę ich, ale oczywiście damy sobie radę bez obaw, bez problemu. Powoli wszystko po kolei. Dobra, oczywiście standardowo buraczana podstawka, nic nowego. Przejdźmy oczywiście teraz do kart, bo to jest jakby niezwykle istotne, bo trochę tego tutaj nam będzie, jako że Jyn jest oczywiście naszą panią dowódczynią, powiedzmy, czy dowódcą rebelii. Żetony w żaden sposób nie są wyjątkowe. Żeton dowodzenia, czy powiedzmy żeton jednostki, aim, dodge, standby, stresy, panika, wundy, 6. Żadnej nowości, nic nowego się nam nie pojawia w żaden sposób, ale oczywiście przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli karty. Zacznijmy oczywiście od najważniejszej, czyli karty jednostki. Jyn Erso, Stardust, jedna figurka w oddziale, koszt 130, ulepszenia to jest ulepszenie elitarne, dowodzenie, ekwipunek oraz broń odwracana. Ja to tak przynajmniej nazywam, bo to jest pewnego rodzaju nowa rzecz, która wprowadziła się wraz z Pathfinderami i z Jyn. 6 życia, 3 paniki, typ jednostki Trooper, biała kość obrony, Surge ofensywny to jest krytyk, Surge defensywny to jest zwykły shield, 2 ruchu standardowo oraz jako broń podstawowa to jest Collapsible Tonfa, czyli oczywiście ta tonfa, którą znamy z WOTR 1, która ma umiejętność specjalną Suppressive, która mówi nam, że po tym, kiedy wykonamy atak, dajemy obrońcy jednego Suppression Tokena, czyli jeżeli go dodatkowo jeszcze uderzymy, no to zadamy mu 2 Suppressiony, więc bardziej przygniatamy przeciwnika do ziemi w pewien sposób. Umiejętności specjalne. Za jedną akcję Quick Thinking otrzymujemy jednego aima i jednego dodge'a. Danger Sense 4. Możemy zdecydować się nie usuwać naszych Suppression Tokenów. Kiedy bronimy się przeciwko atakowi na zasięg, zasięgowemu powiedzmy, rzucamy jedną kością obrony za każdy Suppression Token, na który sobie mamy, maksymalnie 4 kości. Czyli nieco lepsza umiejętność niż u Pathfinderów, o 1, jeżeli się nie mylę. Możemy po prostu łącznie rzucać do 4 kości więcej za każdy nasz Suppression Token. Infiltrate. Możemy wyrzucać oczywiście naszą Jyn Erso ponad zasięg 3 od jakichkolwiek wrogich jednostek. Czyli tak jak w Pathfinderze, ona może pojawić się na polu bitwy gdziekolwiek. Nimble, czyli kiedy zużyje dodge'a, dodge do niej wraca. Sharpshooter 1. Tutaj zdejmujemy jednego powiedzmy, chociaż nie pamiętam już dokładnie, przepraszam Was bardzo serdecznie, nie pamiętam, czym jest Sharpshooter. Nie jest to Pierce, nie jest to inna rzecz, umiejętność.
Ciężko mi teraz powiedzieć, przepraszam, wyleciało mi to z głowy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Chociaż możemy zobaczyć szybko do instrukcji, jeżeli jest. Sharpshooter, kiedy wykonujemy atak wręcz, kiedy atakujemy atak na dystans, redukujemy obronę przeciwnika o 1 w tym przypadku. Tak więc, krótko rzecz ujmując, ok, przeciwnik ma zawsze o jednego covera mniej. No i teraz oczywiście karty dowodzenia, ponieważ Jin jest dowódcą, więc mamy karty dowodzenia. Pip 1, Rebellious. Jin Erso, przypisujemy tego do Jin Erso i teraz jest trochę tego tekstu, więc będę po kolei tłumaczył. Jin otrzymuje szarżę, czyli kiedy kończy ruch przy wrogiej jednostce, może wykonać atak wręcz. Raz na turę, kiedy nieprzyjacielska jednostka w zasięgu od 1 do 2 i w linii wzroku od Jin Erso się aktywuje, przed jej powiedzmy rally stepem, czyli tym zbieraniem się, Jin może otrzymać jeden suppression token, żeby albo wykonać atak przeciwko tej jednostce, albo wykonać ruch. Czyli innymi rzecz ujmując, jeżeli jakaś jednostka przeciwnika się aktywuje i jest w zasięgu Jin, ona może albo strzelić do nich, albo może nawet do nich podbiec i próbować ich bić stąpy. Przydatna rzecz, która może, że tak powiem, przygnieść przeciwnika i zaniechać jego jakiejkolwiek akcji, bo przeciwnik będzie związany walką z Jin Erso. Grafika mnie bardzo zaskakuje, ponieważ grafika jest dosyć ciekawa pod tym względem, że Jin wygląda, jakby była zszokowana, że jakikolwiek szturmowiec pozwolił jej podejść na zasięg uderzenia tonfą, ale jak najbardziej przyjemna. Druga, która już niestety nie ma takiej ładnej grafiki moim zdaniem, no ale cóż, dwa pipy, trust goes both ways. Jin Erso i jeden trupek, przypisujemy rozkazy. Jin Erso gains inspire 2, czyli otrzymujemy inspirowanie 2, czyli w zasięgu, muszę się sięgnąć po instrukcji, żeby zobaczyć, w tym momencie, kiedy wykonujemy swój krok zbierania, możemy usunąć do 2 suppression tokenów w zasięgu 1-2 dla sojuszników. Kiedy Jin Erso wydaje rozkaz innej przyjacielskiej jednostce, ta jednostka otrzymuje teamwork Jin Erso. I to jest niezwykle ważne, ponieważ teamwork mieliśmy przy Czubace, który mówił, że jeżeli Han lub Czubaka dostają aima i doża, to druga jednostka również to dostaje. I biorąc pod uwagę, że Jin za jedną akcję może dostać zarówno aima i doża, to ta przyjacielska jednostka, która powiedzmy jest koło Jin Erso, również otrzymuje to, więc to może być naprawdę, naprawdę duże wsparcie dla innej jednostki. No i na samym końcu complete the mission, 3 pipy, 3 jednostki trooperów. I tu jest już naprawdę dużo tekstu, więc powoli. Jin otrzymuje low profile. Low profile to oznaczało tyle, że kiedy się bronimy i kiedy mamy cover, awansujemy go o 1. Czyli kiedy mamy lekki cover, mamy cover ciężki. Kiedy przyjacielska jednostka piechoty otrzymuje rozkaz, może otrzymać ona jeden suppression token. Kiedy przyjacielska jednostka piechoty z rozkazem dowodzenia jakby odwróconym do góry, czyli przypisanym rozkazem, się aktywuje, podczas swojej aktywacji nie może spanikować lub być przygniecona. Czyli w pewien sposób, mimo tego, że dostała suppression tokena, i tak cały czas wykonuje dwie akcje, jak i również nie może spanikować. Na końcu aktywacji tej jednostki możemy usunąć ten suppression token. Czyli jeżeli chcemy naszym powiedzmy sojusznikom dać jeden suppression token, żeby mieli lepszego covera i potem go odrzucić na samym końcu akcji i bez jakby żadnych opłat, no to jest jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że możemy dodać 3 różnym trooperom, naprawdę, naprawdę solidnie to się prezentuje. Okej, okay. Tak wyglądają karty dowodzenia, które są całkiem sympatyczne i widać, że jakby Jin jest mocno supportowa. Teraz przejdźmy do kart ulepszeń, których jest zaskakująco niewiele. A180 Pistol Configuration. I tutaj mamy oczywiście tą odwracaną, jak ja to nazywam, kartę. Pierwsza strona za 0 punktów, więc praktycznie dodajemy za darmo do Jin Erso i nie ma żadnego problemu, nic nas to nie kosztuje. Zasięg 1-2, 2 czerwone kości, 1 biała. Umiejętność Pierce 1, czyli kiedy atakujemy, usuwamy jeden żeton, powiedzmy, obrony, jeden blok. Reconfiguration, czyli kiedy odpoczywamy, recoverujemy, kiedy wykonujemy akcję recovery, możemy obrócić tą kartę. No i po drugiej stronie mamy już rifle configuration, czyli zasięg 1-3, 2 czarne, 1 biała, znowu Pierce 1 i znowu możemy obrócać naszą, powiedzmy, Jin Erso. Tak więc Jin zarówno sprawdza się na zasięgu 3, jak i również na zasięgu 2, jak i również w walce bezpośredniej, czyli jest naprawdę, naprawdę uniwersalna, jeżeli chodzi o bój. Kwestia jest tego typu, że to zawsze jest problematyczne dla mnie, wydaje mi się być problematyczne przy tych konfiguracjach, pistoletach, karabinach i tak dalej, to, że musimy zrobić akcję recovery. No ale biorąc pod uwagę, że Jin może narzucać sobie tych dużo suppression tokenów, to jak najbardziej będzie jej tu przydatne. Strict Orders. Umiejętność dowódcza. Kiedy przyjacielski trooper z rozkazem, z przypisanym rozkazem dowodzenia się aktywuje, podczas swojego rally step, czyli
tego zbierania się, może usunąć jeden suppression token zamiast rzucać kością. Czyli kiedy w pewien sposób wybieramy na pewno to, że nasz sojusznik... Kiedy inna przyjacielska jednostka piechoty będzie się zbierała, to na pewno zbierze tego jednego suppression tokena. Jest to fajne, jeżeli mamy jeden ten suppression token, nie musimy ryzykować, że kość nam źle wypadnie. Za 5 punktów, biorąc pod uwagę, że nie ma to zasięgu, to jest jak najbardziej przyjemna rzecz, nawet powiedzmy do Lei Organy, czy do jakiegoś innego dowódcy na polu bitwy. Kolejna karta, Duck and Cover, standardowa już karta, bardzo lubiana przeze mnie. Kiedy bronimy się przeciwko atakowi z dystansu, podczas jakby fazy przypisywania sobie coveru i dodży, możemy dostać jeden suppression token, czyli to nam w pewien sposób daje oczywiście jeden cover i już jest, mamy większe szanse na przeżycie. No i na samym końcu Recon Intel za 2 punkty, czyli możemy po wystawieniu naszej figurki ruszyć się o 1. Może być przydatne, bardzo mi się fajnie na przykład z tą kartą gra z łukimi, którzy już pędzą na samym początku do przodu. Okej, więc jak to się prezentuje? Jyn Erso, musiałbym ją przetestować w boju. Wydaje mi się dobrym dowódcą, wydaje mi się bardzo silna, jeżeli chodzi o atakowanie, tylko że z drugiej strony mamy koszt 130. Jest to trochę sporo, nie pamiętam dokładnie, czy to jest jeszcze droższa niż Han Solo, czy to jest na poziomie Hana Solo, ale wydaje się być całkiem sensowna, szczególnie ze względu na to swoje wsparcie dla innych sojuszników. Tak więc trzeba będzie potestować, trzeba będzie zobaczyć. Nie wiem, czy zetronizuje, powiedzmy, moją ulubioną księżniczkę Leję, jeżeli chodzi o dowódcę, no ale przekonamy się, trzeba będzie oczywiście testować. Natomiast, moi drodzy, dwie rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak maluję figurki, to na Facebooku, na fanpage'u oczywiście wrzucam na bieżąco to, co udało mi się pomalować i już teraz lub za chwilę pojawią się na fanpage'u nowe zdjęcia, jak i również planuję dla Was w maju, powiedzmy, przygotować taki filmik prezentujący podstawowe zasady obowiązujące w tej grze, podstawowe akcje i jak to wszystko wygląda od takich samych podstaw. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż przynajmniej Wam się minimalnie podobał. Oczywiście dajcie znać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie w komentarzach, czy to tutaj, czy to również na moim Facebooku. Tak więc dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!